Dzień dobry Państwu. W dniu dzisiejszym chciałbym Państwu opowiedzieć na temat podręcznika Getting Started with Development Studio w wersji 2021, a konkretnie na temat samego przykładu programu, który został opisany właśnie w tym podręczniku i będzie to ostatnia część dotycząca tego tematu. Aby dostać się do dokumentacji, należy wejść na developerarm.com, a następnie wybrać z menu odpowiedni dokument dotyczący tego zagadnienia. Wybierając z menu Tutorials, mamy przykład programu Hello World, gdzie możemy znaleźć szczegóły dotyczące stworzenia takiego projektu. Pierwszym etapem niezbędnym podczas powstawania projektu będzie jego stworzenie. Aby to zrobić, należy wybrać z menu File New Project. Następnie określić jego nazwę, podać jego typ, jak również wybrać rodzaj kompilatora. Drugim etapem tworzenia projektu będzie skonfigurowanie jego ustawień. Jest to niezbędne, aby wskazać linkerowi cel FVP, czyli Fixed Virtual Platforms, jak również upewnić się, czy aplikacja będzie odpowiednio zbudowana dla naszego celu. W zakładce podręcznika dotyczącej konfiguracji projektu mamy szczegółowo opisaną procedurę, którą należy wykonać. Należy wejść we właściwości, a następnie wybrać właściwości naszego projektu. W tym przypadku będzie to Hello World. Tak przygotowany wstępnie projekt możemy już przebudować. Aby to zrobić, należy wejść w Project Explorer, następnie prawym przyciskiem zaznaczyć projekt Hello World oraz użyć komendy build project. Pierwszą czynnością jest stworzenie skryptu dla debugera. Drugą będzie wybór nowego połączenia z menu. Trzecią będzie połączenie z modelem. Tutaj możemy sobie nazwać nasze połączenie Hello World FVP. Po zatwierdzeniu tej czynności musimy wybrać odpowiedni target, czyli nasz cel, do którego będziemy wgrywać nasz projekt. W przypadku wyboru FVP, czyli Fixed Virtual Platforms, będzie to model urządzenia, które będzie symulować pracę rzeczywistego sprzętu. Następnie należy wybrać edycję konfiguracji oraz ustawić parametry modelu. Po wykonaniu tych czynności możemy wejść do okna Debug Control View, gdzie nasze połączenie będzie już zaznaczone. Możemy również w tym miejscu podglądać status połączenia. Następną czynnością, którą należy wykonać, jest uruchomienie naszej aplikacji i sprawdzenie jej działania. W tym podrozdziale znajdziemy również szczegóły dotyczące uruchomienia samej aplikacji, zatrzymania kodu, czy też podglądu czynności wykonywanych przez mikrokontroler. W ostatnim podrozdziale zostało opisane, w jaki sposób należy rozłączyć się z naszym celem, tak aby zakończyć sesję debugowania. Dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam.